warszawski, kurier warszawski. Olé! Jak się żyje, panie Malinowski? No, pomału. Gra Ambroziak. Akordonista Ambroziak. Bo co? Dalej, panie. Pan mnie nie poznaje, panie Malinowski. Tylu się ludzi zna. Grałem. Na pańskiej grałem. Na pańskiej? A i owszem. No jak tam? Żyje się. Szefie, poproszę piwko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, pojawił się stary kompan. No to szefie, daj pan dwie z kropelkami. Gdzie teraz pracujecie? Ja na prowincji. Żyjecie? Żyję. Interes macie? A jak macie interes, to siądźmy tam z boku. Musicie mi po starej znajomości zrobić jedną rzecz. Jaką rzecz? Ludzi potrzebuję. Trzech, czterech. Tacy, co Pietra nie mają. Potrzebni mi są. Mokra robota? A jeden taki łobuz zalazł mi za skórę. Polityczny? Skąd? Taki drań. Ukatrupić trzeba? Nie, tylko tak, żeby mordę zamknął. Można, czemu nie? Tylko będzie pan musiał wybulić ze 100 złociszów. Może nawet 120. Dam radę. To co, panie Franek? Kogo pan weźmiesz? Myślę, że Antek Klawisz pójdzie i teść pójdzie. Trzech starczy? A co, taki silny? Szemrany facet czy zielony? Zielony z prowincji. Dobra, zrobi się. To gadaj pan. Po robocie będzie więcej. To przeszukać kieszenie, żeby żadnych śladów nie było. Ma pan zapałkę? Mam. Pan się nazywa Boczek, prawda? A skąd pan mnie zna? Skąd? A stąd, draniu, że mordy nie umiesz trzymać na kłódkę. No co jest, no co jest, co? Ratunku! Sprawę z nim! Ratunku! Kończ go! Zrzucajcie go! Zjeżdżajcie!
Kąpiel gotowa. Chciałbym jechać. Urządziły cholery. Przedwczorajszy dzień było 10 chyba osób. Wszyscy przychodzili, telefonowali, a sekretarz Krzepicki ciągle telefonował i dowiadywał się, co się dzieje. Ale najgorsze to taki był jeden nachał. To 10, czy ciągle do mnie telefonuje, ciągle się pyta. I powiedział, że on sam tu przyjdzie koniecznie i obejrzy same mieszkanie, bo nie wierzy, że pana prezesa nie ma. A mówił, że przyjdzie jutro, ale nie, dzisiaj nawet, ale nie przyszedł. Jak się nazywa? Boczek. Czy jak tam? Jak przyjdzie, to go mogę zrzucić ze schodów. Halo? Tak, ale pana prezesa nie ma. Nie ma, będzie jutro. Kawy. Proszę, ale pan prezes naprawdę jest chory. Stało się co? Nic nadzwyczajnego. Widzę, że wycieczka z hrabiną Lalą była udana. Słyszał pan o tym skandaliku w Niesłuchowie? Więc w banku wszystko w porządku. Panie prezesie, kto to jest ten Boczek? Boczek? Tak, on wczoraj tak się domagał wizyty u pana, jakby był pewny, że zostanie przez pana przyjęty. W nocy patrol policji znalazł na ulicy Krochmalnej trupa mężczyzny lat około 50. Boczek. Czy to jest... jakiś pański znajomy, bo zdawało mi się, że to wariat. Ale dzisiaj już nie przyszedł. Nie. Widzi pan. On więcej już nie przyjdzie.